Panie pułkowniku, bardzo mi zależy na przejrzeniu wszystkich nagrań i to tak szybko jak to możliwe. Marcin starał się tak modulować głos, by zrobić jak najlepsze wrażenie na pułkowniku Stanisławie Piątkowskim. Lekko otyłym komendancie Straży Granicznej przy stani promowej w Gdańsku. No dobrze, panie kapitanie, dobrze, chociaż je pan. Przydałoby się jakieś pismo od waszego szefa. No ale rozumiem. Rozumiem, to sprawa niecierpiąca zwłoki cenimy sobie współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wie pan, kilka razy udało nam się wspólnie przejąć transport narkotyków do Szwecji. Zna pan chyba naczelnika Wesołowskiego? No, oczywiście. Oczywiście, że to wydział czwarty. Marcinowi kamień spadł z serca, bo był to jedyny naczelnik w ABW, którego znał. Byli na jednym roku szkoły wywiadu w Kiejkutach. No właśnie, porządny gość, powiedział pułkownik Piątkowski z naciskiem na porządny. Ładne pismo wysłał do naszego szefa po jednej wspólnej akcji. No nie jest małostko. Pułkowniku ABW umie się odwdzięczyć. My zawsze pamiętamy o kolegach ze Straży Granicznej. Ton Marcina nie pozostawiał złudzeń, że dobrze się zrozumieli. <laughs> no właśnie. Zatem do dzieła. Czy to mają być nagrania z kamer na terminalu portowym z piątku szesnastego, czy tak? Tak. Pułkownik podniósł słuchawkę telefonu, jasnym wojskowym tonem polecił przygotowanie komputera i zapowiedział, że za piętnaście minut przyjdzie obejrzeć nagrania. No to zdążymy wypić kawę. Brutal? zapytał Marcina i widząc jego zdziwioną minę dodał: Czyli bez koniaku? Roześmiał się. Marcin też, chociaż nie zrozumiał dowcipu. Przedstawił się jako porucznik, ale Marcin nie zapamiętał nazwiska. Zauważył tylko, że miał ponad dwa metry wzrostu i był ubrany po cywilnemu. Wszystko jest ustawione powiedział z uśmiechem Drągal. Da pan sobie radę? Oczywiście. Nagranie w lewym okienku zaczyna się od chwili otwarcia drzwi na promie dla ruchu pieszego, w prawym dla ruchu samochodowego objaśnił porucznik. Mnie interesuje tylko ruch pieszy. Proszę też powiększyć obraz. Jednym kliknięciem myszy porucznik spełnił prośbę Marcina, po czym wyszedł z pomieszczenia. Marcin zaczął przewijać czarno-biały obraz do przodu. Pojawiły się pierwsze osoby schodzące z promu. Przypomniał sobie o zdjęciach Jorgensena, które dostał od szwedów. Wyjął jesteczki i położył przy komputerze. Pułkownik, który siedział tuż obok, wziął je do ręki i zaczął oglądać. No do czego to doszło, no, żeby takich nobliwych dziadków wykorzystywać w narkobiznesie? <grym>, rzucił. No i o to właśnie chodzi, panie pułkowniku. By nie zwracali na siebie uwagi, a to ważna figura, powiedział Marcin z przekonaniem. W milczeniu przeglądali obraz na ekranie monitora. Marcin co pewien czas zatrzymywał nagranie i przyglądał się uważniej osobom przypominającym Jorgensena. A na pewno zszedł z promu? Nie wyjechał? Zapytał pułkownik. Nie wykupił biletu na przewóz samochodu i zostawił go przed domem w Sztokholmie. Musiałby się do kogoś podłączyć. No ale jeżeli tak zrobił, to przecież nic nie zobaczymy. Na tych nagraniach widać samochody i numery rejestracyjne. Ale nie widać, kto jest w środku. Trzeba byłoby przejrzeć zdjęcia z pokładu samochodowego na promie. No tam mają monitoring wewnętrzny, panie kapitanie, w razie potrzeby. Nie ma problemu, mogę to załatwić od ręki. Utrzymujemy doskonałe stosunki z kapitanami promów. Najpierw y, przejrzymy to nagranie. Jeżeli go nie wyłapiemy, poprosimy kapitana, żeby nam udostępnił swoje. Zresztą chciałbym porozmawiać trochę z załogą, panie pułkowniku. Może coś wiedzą, a Skandynawia stoi teraz w porcie? zapytał Marcin, poruszony gotowością komendanta Piątkowskiego do współpracy. Wie pan załoga zmienia się co dwa tygodnie, czyli teraz jest ta, z którą płynął tamten gość, odpowiedział pułkownik. Prom wychodzi o osiemnastej. No, jeśli chce pan kapitanie jeszcze dzisiaj porozmawiać z załogą, to musimy się pośpieszyć. A cóż, sądzę, że potrzebuje jeszcze około 30 minut. Dobrze, w takim razie niech pan sobie tutaj pracuje, a ja pójdę na prom porozmawiać z kapitanem. Wrócę za. spojrzał na zegarek. 45 minut i nie czekając na odpowiedź, ruszył do wyjścia. Marcin przyglądał się każdej osobie widocznej na ekranie. Jakby nie wierzył, że uda mu się rozpoznać Jorgensena. Tych, którzy choć trochę mogli go przypominać, Poddawał bardziej szczegółowemu badaniu. Pasażerowie wychodzili ciągnąc za sobą bagaże parami i pojedynczo, niektórzy z dziećmi. W ciągu dwudziestu minut dostrzegł czterech czy pięciu mężczyzn podobnych do Jorgensena, lecz żaden z nich nie podróżował sam. Po pół godzinie Marcin poczuł niepokój, bał się, że jeżeli nie uda mu się zidentyfikować Jorgensena na nagraniu, znalezienie go potem będzie prawie niemożliwe.